będziemy kowalami swojego losu. Siemanko, moi drodzy, to Paradoks. Zapraszam na kolejny poradnik z berserkerów. Znajdujemy się w kopalni Jarnsmida z Svartalfheim. No i co? No mamy tutaj do pokonania dwóch berserkerów w jednej walce parkę. No, nie są łatwi, to już mówię na pewno. Moja strategia na nich. Najpierw pozbądźcie się nieznośnej. Ona jest... raczej ma mniej życia, tak? Szybciej ją pokonamy. Raczej pokonacie. Co za tym idzie? Szybciej będziemy mieć tylko jednego przeciwnika na głowie. Dobra. Teraz tak, strategia. No co, no przede wszystkim uniki, uniki, jeszcze raz uniki. Jeżeli chodzi o zaciekły, starajcie się, jeżeli nas atakuje, starajcie się trzymać go dosyć blisko, bo jego niebieski atak jest, jest obszarówką, której jak nie powstrzymamy, no to dosyć dużo życia stracimy. Większość jego ataków to są szarże na nas, które można łatwo ominąć, więc nie jest to aż takie ciężkie. Ale tak jak mówię, najpierw skupcie się na nieznośnej. Najgorsze to jest to, że nie możemy bić cały czas jednego, oni się zmieniają. No i to jest taki, kurde, trochę minus tej walki. Gdyby Atreus mógł się zająć cały czas zaciekłym, my sobie ze spokojem moglibyśmy walczyć z tą nieznośną, no ale niestety nie ma tak łatwo, zmieniają się. Dobra, ona tutaj nie ma zbytnio jakichś tam ciężkich ataków. Wystarczy ją tylko omijać i będzie dobrze. Jeżeli chodzi o zaciekłego, on jest dosyć ciężki. Mówię, ten jego obszarowy atak jest, no... jest masakryczny. Na początku walki widzieliście właśnie, jak z niego dostałem. Dlatego mówię, no starajcie się trzymać bliziutko. Dobra, ja teraz zamilknę. Wy sobie oglądajcie. W międzyczasie coś tam dopowiem w czasie walki, ale... ale postaram się już siedzieć cichutko. Oj, to jest ten jego atak. Musimy go tarczą skontrować, bo inaczej robi obszarówkę, która no mocno bije. To jest też właśnie głupi atak, bo jest dosyć obszerny jest, jeżeli chodzi o przestrzeń. Też go dosyć ciężko ominąć. Ale całe szczęście nie zabiera dużo życia. Więc nie jest taki destruktywny jak ten niebieski od zaciekłego. Mówię, starajcie się trzymać tak blisko, żeby w razie jak on to będzie robił, żeby zdążyć go skontrować tym jego atakiem. No i dobra, nieznośna pokonana. Przy tym jego zielonym ataku, co on tutaj tak robi, to możemy użyć tarczy przy jednym i przy drugim. Oj, to jest ten jego atak. Blokujemy i napieprza.
O, widzicie? Właśnie tarcza uratowała mi. I mój, trzymajcie się tak blisko, żeby powstrzymać ten jego atak. Dobra, jest mój. Polowanie na tych berserków przypomina mi poszukiwanie Walkirii 2 zimy temu. Dostrzegam pewne podobieństwa. Jest jedna różnica. Do Walkirii nie czułeś pogardy. Bracie, doceniam dobre chęci, ale nie znasz całej historii. Wiem, jak to jest doznać krzywdy i wywrzeć na kimś zemstę. Chciałbym oszczędzić ci rozczarowania. Wiesz. No dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że poradnik się jakoś wam przyda. No i co? No z mojej strony tyle. Zostało mi jeszcze 2 berserkerów chyba do pokonania. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Grał dla was Paradoks. Trzymajcie się. Hej.